Cześć, dzisiaj recenzja rockbida tank M1. Wytrzymałego masywnego smartwatcha. Zapraszam do recenzji. Najpierw zacznijmy od wymiarów. Zegarek waży 90 gramów, a jego koperta ma 51 mm średnicy. Całkiem sporo przez to zegarek nie na wszystkie nadgarstki może pasować, albo inaczej, nie na każdym będzie dobrze wyglądać. Sam akurat mam nie najmniejszy nadgarstek, ale i tak M1 jest trochę dla mnie za duża. Zwłaszcza że grubość zegarka wynosi 13 mm, też całkiem sporo. Koperta ma wytrzymałą i solidną konstrukcję. Wykonano ją ze stopu aluminium i cynku, który nie tylko charakteryzuje się dużą odpornością na korozję, ale i nie uczula. W stopach, z których wykonuje się zegarki czy inną biżuterię, najczęściej uczula nikiel. Na górze koperty mamy kolorowy kontrastujący ze srebrną kopertą pierścień, który wystaje ponad ekran. Jest to coś na kształt bezela, na którym mamy opisane przyciski. Przyciski są cztery i wszystkie są funkcjonalne. Prawy górny wybudza ekran, wywołuje menu funkcji i cofa do tarczy zegarka. Ten przycisk ma ruchomą koronkę, jak w klasycznym zegarku, dzięki czemu wybierać kolejne opcje z menu. Możemy nie tylko maziając palcem po ekranie, ale i właśnie tym przyciskiem. Szkoda tylko, że ewentualny wybór dokonać musimy i tak palcem. Fajnie, gdyby dało się potwierdzić go przyciskiem. Prawy dolny służy do cofania. Lewy górny wywołuje tryb sportowy, a dolny, o ile mamy zegarek sparowany z telefonem, asystenta. Na spodzie zegarka mamy plastikowy, płaski dekiel z czujnikami optycznymi do mierzenia naszych danych biometrycznych i pinami magnetycznymi do ładowania paski są silikonowe, z podwójną szlufką i metalową sprzączką, mają delikatnie zamszowe wykończenie. Są wygodne i miękkie, ale zamontowane na sztywną przy pomocy śrubek. Ja akurat jestem fanem montowania pasków na bolce. Najlepiej automatyczne, dzięki czemu łatwo i szybko możemy zmienić pasek, ale takie zamontowanie też ma swoje plusy. Jeśli uprawiamy jakiś sport to istnieje dużo mniejsza szansa na zgubienie zegarka. Ja akurat gram trochę w piłkę i dość często zdarzało mi się, kiedy stałem na bramce, że kiedy broniłem nad garstek, mi się cofał, polec wystrzelił i zegarek odleciał. Chociaż z drugiej strony może to i lepiej, że odleciał, a nie wbił mi się w dłoni. Zależy od sytuacji. Tak czy inaczej, smartwatch ma wojskowy certyfikat MIL STD 810 i stopień ochrony IP69, co oznacza, że jest całkowicie odporny na wnikanie kurzu oraz może wytrzymać strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Mamy tu wyświetlacz HD o przekątnej 1,45 cala. Obraz na ekranie jest bardzo wyraźny i czysty. Kąty widzenia są dobre, a czarni głęboka. Ekran szybko reaguje na dotyk, a wysoki kontrast zapewnia dobre odwzorowanie kolorów. W ustawieniach możemy dostosować jasność cygarka, i przy maksymalnej jasności nie miałem żadnych problemów z czytelnością tarczy, nawet w bezpośrednim słońcu. Pod maską tanka M1 pracuje jednorodzeniowy układ Realtek 8763EWE. Układ ten umożliwia bezproblemową obsługę interfejsu i łączność Bluetooth 5.3. Funkcje są tu dość standardowe jak na zegarek tej klasy. Mamy tu możliwość monitorowania naszego ciśnienia, pulsu, zawartości tlenu we krwi. Zegarek ma tryb monitorowania naszego snu, ale z uwagi na rozmiar i wagę, nie wyobrażam sobie spania z nim. Jeśli zegarek jest sparowany z telefonem, ma możliwość zasysania z niego danych takich jak pogoda, czy powiadomienia. Możemy za jego pomocą sterować muzyką, czy aparatem. Mamy też oczywiście stoper, kalendarz, minutnik, budzik, ale najciekawsza jest kobieta, która umożliwia monitorowanie miesiączki. Jest to chyba pierwszy zegarek, w którym spotkałem się z tą opcją. Chyba wolałbym zamiast niej GPS. Chyba na pewno. Tryb sportowy do mierzenia naszej aktywności posiada 7 dyscyplin. Pochwalić muszę Rockbida za bardzo dobrą lokalizację. Cały system jest dokładnie przetłumaczony, a wszystkie znaki, takie jak Uzamknięte czy Zi, są na swoim miejscu. Aby w pełni wykorzystać możliwości zegarka, musimy pobrać i zainstalować aplikację FitCloud Pro. Proces łączenia zegarka z aplikacją jest bardzo prosty i trwa jakieś 10 sekund. Aplikacja oferuje dość podstawowy zakres funkcji. Umożliwia gromadzenie i analizę danych dotyczących naszej aktywności. Możemy za jej pomocą dokonać aktualizacji oprogramowania, zmienić wygląd tarczy, ustawienia dotyczące powiadomień czy kalendarza miesiączkowego. Tank M1 posiada baterię o pojemności 680 mAh. Czas pracy na jednym ładowaniu, jaki podaje Rockbit, wynosi nawet 75 dni w trybie czuwania lub 15 dni normalnego użytkowania. W moim przypadku zegarek wytrzymał 10 dni. Nie korzystałem wprawdzie z opcji monitorowania przez całą dobę. Ale jasność tarczy miałem ustawioną na maksa. Ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 2 godziny. No i przyszedł czas na podsumowanie. Rockbit Tank M1 to wytrzymały i wszechstronny smartwatch, którego solidne wykonanie potwierdzają liczne certyfikaty. Zegarek jest jednak duży i ciężki, więc nie wszystkim może przypaść do gustu. Plusem na pewno jest dobra lokalizacja, jasny ekran i przejrzysty interfejs. Zegarek na AliExpress do kupienia jest za około 200 zł. Nie jest to zbyt wygórowana cena, biorąc pod uwagę wysoki standard wykonania. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym zegarku. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.